The Game Awards to impreza, która jest okoronowaniem ciężkiej pracy deweloperów. Stanowi pochwałę dla innowacyjności, kreatywności i sztuki. Stoi ponad podziałami i uprzedzeniami, koncentrując się na najważniejszych aspektach gamingu, które przyciągają miliony graczy na całym świecie. I jest to impreza dla ciebie, chyba że nie jesteś wysoko postawionym pracownikiem w jednym z dużych wydawnictw, członkiem branżowych mediów, lub zwyczajnie jeśli korporacja, w której pracujesz, nie da dąża z rzucaniem odpowiednio dużych sum pieniędzy w problemy, by te nie zostały zauważone przez dziennikarzy. Jednak The Game Awards jest przede wszystkim jedną z tych kilku imprez w roku, który udaje się namówić graczy do dobrowolnego oglądania reklamówek produktów i nakręcania na nie hype'u. W tym roku jest co świętować. Wydawcy wyjątkowo postarali się, by udowodnić nam, że w pełni zasługują na podwyżki cen gier do 70 dolarów, oddając w nasze ręce Battlefielda, Call of Duty, Remaster trylogii GTA czy jakąkolwiek sportówkę w stylu FIFA. Część z tych produktów już dawno powinna mieć swoją własną kategorię o nazwie Control-C, Control-V. Z kolei stan wielu tytułów 3 A obecnie trudno nawet usprawiedliwić kategorią Early Access. Tak, na Ciebie patrzę, Cyberpunk. Ale przecież gry od dawna nie drożały, więc nie ma znaczenia, że coraz częściej dostajemy je w coraz gorszym stanie. Dodatkowo każdego roku firmy biją rekordy przychodów, co głównie jest zasługą coraz to sprytniejszych technik ponownego zarabiania na już wydanych tytułach. Stało się normą, że w grach dostajemy jakiś rodzaj mikrotransakcji, a także boostery oszczędzające czas spędzony na grindowaniu. Podobnie działa ubezpieczenie, czy raczej booster bezpieczeństwa oferowany przez ciemnych typów, którzy zapewniają, że jak zapłacisz, nie spalą ci knajpy albo nie połamią kości. Sprzedawanie rozwiązania dla problemu, który samemu się stworzyło, jest typowym działaniem charakterystycznym dla mafii, ale odejdźmy na razie od hobbystycznego zajęcia tej chtu i wróćmy do gamingu. Jeff Kili na początku grudnia wypowiedział się bardzo ostrożnie o udziale Activision Blizzard na tegorocznym rozdaniu nagród. Zasugerował, że nie chciałby pomijać pracowników i deweloperów, którzy wykonali ciężką pracę. Jednak Twitter nie ma takich dylematów, przez to szybko stał się popularny hashtag Beck the Game Awards. Jeśli nie wiesz, co przeskrobało Activision Blizzard, to w prawym górnym rogu pojawi się materiał dla ciebie. Dodatkowo okazało się, że sam Bobby ma sporo za uszami. Nie dość, że wiedział o nadużywaniu władzy przez kierownictwo i niektórych pracowników, to jeszcze pomagał totuszować, a także nasyłał prawników na osoby poszkodowane, a także w swojej karierze groził już jednej pracownicy śmiercią. Kto by się spodziewał, że Bobby nie jest człowiekiem bez skazy? Spójrz tylko na ten piękny, sympatyczny uśmiech i włosy Herobina. Jak ktoś taki mógłby kogoś skrzywdzić? Inne duże firmy jak Xbox i PlayStation potępiły takie praktyki i przywództwo Kotika, jednak jest to tylko grożenie palcem i darmowe zbieranie punktów PR. Tutaj wyłania się hipokryzja takich firm, dla których najważniejsze wartości to takie, które ułatwiają lub przynajmniej nie przeszkadzają w prowadzeniu interesów. Sam Blizzard chętnie pouczał swoją społeczność, przedstawiając właściwe poglądy, jakie powinna przyjąć. Jednak nawet w ramach własnych struktur nie potrafił zadbać zaledwie o równe traktowanie pracowników, nie wspominając już o rozwiązywaniu społecznych problemów pierwszego świata. Bo prawda jest taka, że realnym problemem jest zadbanie o stałą pracę, jedzenie czy dach nad głową, a nie to, że ktoś w stosunku do nas użył niewłaściwego rodzajnika i musieliśmy na to przez chwilę patrzeć na naszym nowiutkim iPhone'ie, PTSD murowane. Tutaj pojawia się też dylemat moralny, bo gdy te wrażliwe, a jednocześnie rządne krwi społeczności będą domagać się głów przywódców popularnych biznesów, to czy powinno się wstawiać za bezdusznymi garniturami, które same unormowały takie zachowanie, czy może usiąść niepostrzeżenie gdzieś z boku i cieszyć się ciepłem płynącym z płonącego biznesu? Odpowiedź jak zawsze brzmi, to zależy. I tutaj powściągliwość Jeffa w komentowaniu ostatnich wydarzeń mogła faktycznie być wywołana chęcią uwzględnienia ciężkiej pracy deweloperów, bez względu na firmę, w której przyszło im pracować. Jednak jeśli podejdziemy do rozdania nagród jak do wielkiego billboardu na reklamy i przekazy społeczno-polityczne, wtedy bez zastanowienia możemy pominąć kwestie pracowników, gdyż i tak nie były brane pod uwagę. Activision Blizzard nie zadbało o dyskrecję i teraz może rzucać niekorzystne światło dla pozostałych uczestników oraz sponsorów imprezy. Dla mniejszych deweloperów to trochę tak jakby brać udział w konkursie talentów, gdzie jednym z głównych sponsorów jest firma znanego pedofila, oferująca nową linię balsamów do ciała. Z taką nagrodą zamiast pod prysznic trzeba by było od razu wskoczyć do pieca. Z kolei duże firmy My panicznie boją się negatywnego rozgłosu i są gotowe na wszystko, byle tylko się od niego odciąć na wszystko. Tylko nie poprawę warunków swoich pracowników. Na stronie organizacyjnej The Game Awards możemy zauważyć, że w Radzie Doradczej poza innymi wydawcami zasiada również Activision Blizzard. Dla niektórych było to szokujące odkrycie, jednak trudno oczekiwać, że sama nazwa imprezy: Konkurs na najlepszą grę roku wystarczy, by zbiegli się na nią najwięksi producenci. Natomiast część osób wskazywała, że obecność Activision w Radzie była powodem dość łagodnej i mało zdecydowanej wypowiedzi organizatora. I tak 4 grudnia Kili oznajmił, że Activision Blizzard poza nominacjami nie pojawi się na The Game Awards. Tutaj można spodziewać się, że zadziałała twitterowa presja, jednak prawdopodobne jest również to, że wydawca sam się wycofał. W tym momencie Activision nie potrzebuje dodatkowego rozgłosu, a nawet najlepsze zapowiedzi oglądane by były przez pryzmat ostatnich wydarzeń. Zatem po co psuć sobie premiery nadchodzących gier i dodatków, gdy można odczekać aż wszystko przycichnie. Jeśli faktycznie była to decyzja samego Activision Blizzard, to tym mniejsze znaczenie ma wystąpienie Jeffa Killey przed rozdaniem nagród, gdy niczym prezydent USA grzmiał ze sceny, że nie będzie tolerancji dla zastraszania, wykorzystywania czy agresywnych praktyk stosowanych przez kogokolwiek, włączając w to internetowe społeczności. Tutaj ani razu nie padła nazwa wydawcy, więc są to puste słowa. I w całym wydźwięku wydaje się, że większa krytyka spadła na te internetowe społeczności, w których niezrównoważone osoby wysyłają pogróżki do deweloperów za każdym razem, gdy coś im się w grze nie podoba. Za taki stan częściowo odpowiadają media, które nakręcają skrajnie szokujące historie, a w zależności od aktualnie przyjętej polityki, te same przewinienia potrafią zarówno chwalić, jak i krytykować. Choć The Game Awards można nazwać platformą reklamową, bo nawet data wydarzenia sprzyja okresowi preorderów i świątecznych zakupów, to jest to również miejsce, w którym środowiska recenzenskie mają swój dodatkowy głos. Jak spojrzymy na stronę imprezy, dowiemy się, że o tym, komu przyznawane mają być nagrody, decyduje grono dziennikarzy i influencerów. Zatem nikogo nie powinno dziwić, że w zeszłym roku wygrało The Last of Us 2, gdy o wyniku decydowali ci sami ludzie, którzy dawali tej grze bezwzględne dziesiątki. Poza tym była to dobra okazja, by utrzeć nosa tym, którzy poddawali pod wątpliwość funkcję krytyków, gdy tak bardzo ich opinia różni się od ogólnej oceny samych graczy. Wydaje się, że wręczone nagrody na tegorocznym The Game Awards ponownie posłużyły jako platforma do wydania pewnego rodzaju oświadczenia. Jednak tym razem prawdopodobnie dotyczyło ataku Take-Two na małego dewelopera Hazelight. W skrócie Take-Two Interactive to wydawca, który ma pod sobą takie firmy jak Rockstar czy 2K Games i znany jest nie tylko z serii GTA czy Red Dead Redemption, ale również z gruźb prawnych oraz nasyłania prywatnych detektywów na moderów i twórców kontentu. W swojej działalności możesz zajmować się produkcją kwadratowych bananów czy prostowaniem spinaczy do papieru. ale jeśli tylko masz w nazwie Rockstar, Dot, lub cokolwiek z Take lub Tu i próbujesz zarejestrować swój znak towarowy, to jest duża szansa, że po powrocie do domu z pracy zostaniesz w salonie prawników Take 2 z pozwem lub listą żądań. Oczywiście, wydawca nie jest głupi i nie marnuje zasobów, by kierować każdą sprawę do sądu. Podczas rejestracji znaku towarowego następuje okres, który pozwala innym podmiotom na złożenie sprzeciwu. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której ktoś będzie próbował stworzyć nazwę podobną do już istniejącej, by celowo wprowadzić klientów w błąd. Jedyne co w takim przypadku robi Take Two, to wysyła żądanie o wydłużenie czasu na złożenie sprzeciwu. W ten sposób wykorzystuje swoją wielkość i pozycję, zastraszając mniejsze biznesy, by wycofały się z rejestracji lub zaznaczyły, że ich działalność nigdy nie znajdzie się w obszarze gier i oprogramowania. Ostatnią ofiarą takich praktyk padło studio Hazelight, które stworzyło właśnie aktualną grę roku It Takes Two. Developer jednak zmuszony był porzucić znak towarowy z nazwą gry. Oczywiście nie oznacza to, że musi zmienić tytuł albo że stracił prawa do swojego produktu. Te są na szczęście zabezpieczone prawem. Choć nie mam wątpliwości, że gdyby była taka możliwość, to ich tu Interactive sięgnęłoby również i po nie. Natomiast zmuszając Heislight do wycofania się z rejestracji, duży wydawca, jeśli będzie miał taką ochotę, może opublikować inną grę o tym samym tytule, tworzyć różne wariacje na podstawie jej nazwy, a także wypuścić linię dodatkowych produktów z nią związanych i bez przeszkód na niej zarabiać. Takie wypędzanie małych deweloperów z określonych rejonów słownika nie jest dobrze widziane w branży, a szczególnie w środowisku dziennikarskim. W przypadku gry It Takes Two jedną z argumentacji wydawcy było, że mały deweloper korzysta ze znajomości marki Take Two, co może też wprowadzać do celów. Lub niecelowych pomyłek. I choć nie ma dowodów, że środowiska dziennikarskie celowo pozwoliły wygrać tej grze w kilku kategoriach, jest to historia całkiem prawdopodobna. I choć w tym przypadku cel wydaje się słuszny, gdyż It Takes Two zdobywając główną nagrodę na The Game Awards w pewien sposób przeczy zarzutom I Take Two o wykorzystanie znajomości ich marki, to jednak taki zabieg nie jest w pełni sprawiedliwy w stosunku do innych nominowanych. Czy w takim razie zostaną ponownie nominowani w przyszłym roku? A co jeśli dobrych gier będzie więcej? Trudno sobie też wyobrazić, by każde kolejne The Game Awards nadrabiało niesprawiedliwości z roku poprzedniego. I przede wszystkim szkoda, że właśnie w taki sposób muszą być wyrównywane szanse, gdyż aktualnie z perspektywy małego studia, nawet gdy masz rację w sądzie, a nie masz pieniędzy to nie masz racji. I to dzisiaj na tyle. Jednak zanim się pożegnam, trochę mnie nie było, tak więc chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez ten czas zaglądali do mnie w social mediach i na Discordzie, dając motywację do dalszego nagrywania materiałów. Jeśli już prawie minęła, ale nareszcie rozpocząłem serię z Mass Effect, Firewatch, Detroit Become Human, a także z kilkoma innymi tytułami, dlatego jeśli chcesz wpaść, obejrzeć lub zwyczajnie w tym czasie pogadać, to w opisie pod filmem zamieszczam link do streama. I na koniec, dzięki za oglądanie, z tej strony żegna się Shifter z ogryzków. to poszalał i poukrywał dislajki. Nie. Podzielam tej decyzji, dlatego w pierwszym poście pod filmem będę wrzucał ilu osobom ten film się nie spodobał. Natomiast jeśli lubisz content ogrysków i chcesz wesprzeć kanał, zostaw łapkę w górę, a także subskrypcję, aby być na bieżąco z najnowszymi filmami. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Produktów i nakręcania na niej haiku. Aha, haiku. Członkiem branżowych medlów... medlów? Rozpocząłem serię z Mass Effect Firewallem. Firewa Firewall. Firewallem. Zostaw łapkę w górę, a także obskrypcję Gdy Blizzard, to w prawym głównym. Gówn